Mazurskie Agro Show, edycja 2017 Ostróda. Zapraszamy na program. Dziś przyjrzymy się pracy rolnika, ale zapytamy również o sposoby na relaks. Które ze specyfików poleciłaby Pani rolnikowi po ciężkim dniu pracy? Najlepsza jest dzika róża. Wzmacnia cały organizm. Ma 40 razy więcej witaminy C niż cytrusy. To są wina robione naturalnym sposobem. Tak jak w owocach, tak w tych winach mamy zostawione wszystkie witaminy. Wszystkie mają 13%. Czyli to są alkohole nieupijające. Takie na taki relaksik. Tak, tak. Nie pijemy tego dużo. Pijemy tak, żeby... Dla humoru. Tak, jak ocenia Pan komfort? Komfort jest wysoki. Trzeba przyznać, że jakość tego zabiegu jest bardzo pozytywna. A co to za zabieg tutaj się odbywa? Tu widzę jakiś tablet, tutaj wszystko? To są wszystko masaże całego ciała. Czyli po żniwach nadaje się idealnie. I przed. I przed, czyli na wpasowanie się w klimat. Tak jest, bo to wie Pani, i przed i po trzeba być wymasowanym. To jest przedmiot, którego na pewno nie jeden rolnik po udanych, ciężkich, pracowitych żniwach będzie mógł skorzystać i jego kobieta również lub nawet może razem. A woda zimna, ale to nic, też może ochłodzić nastroje. Jak ogarnąć stado, jak jest nieogarnięte? W bardzo prosty sposób, kupując instalację udojową marki Polanes, która robi za rolnika bardzo dużo rzeczy. Czyli co robi konkretnie? Produkujemy hale udojowe, które można połączyć z systemem zarządzania stadem, połączyć z boksami paszowymi, z bramkami separacyjnymi, z systemem wykrywania rui u krów. Także nawet można to zbadać? Oczywiście, że tak. Są zakładane pinometry na nogę krową, które mierzą jak gdyby aktywność danej sztuki, tak, w ciągu dnia i nam wyskakuje później w komputerze, że na przykład ta krowa powinna zostać zainseminowana. Jezu, to te krowy są inwigilowane i w ogóle tak zniewolone, że one w ogóle nie mają opcji, żeby cokolwiek na własną rękę zrobić. Nie, nie. Nic się nie ukryje przed nami. Nie ma stada, ale jest... Jezu, ale to się przyczepia do krowy. Jest panel udojowy, tak, to jest sterownik, który kontroluje właśnie całym udojem. Jest, czyli co, włącza na przykład start i tą krowę tam pani, doi? Włącza pani start, dokładnie, pulsator sobie zaczyna w tym momencie chodzić. Jest miernik mleka, do którego mleko sobie wpływa. Mierzy ilość, która nam wyskakuje później na wyświetlaczu. A krowa się oczywiście podpina kolektorem. Za pomocą kupu. Jezu, jaka straszna ośmiornica, ale to tak. Czyli już te czasy, gdy te babcie takie siedziały, doiły, już tak, są... Te czasy minęły, nastały lepsze, dużo lepsze. Ale dla kogo? Bo czy dla krów są lepsze? Dla krów też, no bo po pierwsze te sterowniki chodzą zawsze równo, idealnie. Krowa musi być dojona w trybie 60 pulsów na minutę. A więcej? Co się stanie, jak będzie więcej? Jak na przykład ktoś sobie postanowi zrobić żart i da więcej? Co się wtedy może z krową stać? No, nie zrobi sobie więcej, bo sterowniki są już tak zaprogramowane. Chodzą właśnie zegar czasowy, elektroniczny nimi steruje, także nie ma takiej możliwości, tak? Te stare kiedyś pulsatory, gdzie rolnicy dolili sobie w bańkę pneumatyczne, to się zawsze rozregulowywało po jakimś czasie, no i te krowy dostawały zapalenia. Tutaj takiej możliwości już też o czochradłach dla krów. Tak, o matko, czochradła? Tak, czochradło, które produkujemy również, to jest nasz produkt, to jest Bydgoszczy, pomagają utrzymać właściwą higienę dla krów. A czy to wspomaga na przykład jakość mleka? Nie tyle jakość, co ilość tego mleka, ponieważ krowa wyczesana jest bardziej szczęśliwa, że tak powiem. Co może wpływać na komfort pracy rolnika? Taka maszyna. No przede wszystkim znacząco obniżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków, ponieważ alternatywą dla takiej oczyszczalni jest szambo betonowe, które w zakupie może jest troszeczkę tańsze, natomiast w skali miesiąca generuje dużo większe koszty związane z regularnym wybieraniem ścieków. W sytuacji oczyszczalni biologicznej montujemy raz urządzenie, które generuje nam późniejsze koszty na poziomie 200-300 zł rocznie, czyli tak naprawdę tyle, co dwa wywozy szamba w miesiącu na przykład. To już nie będzie takie uporczywe, jak to było zazwyczaj, tak? Że szampo się kojarzyło już ze smrodem, z uciążliwością, z zapychaniem. Tak, to są rozwiązania bezzapachowe. W momencie, kiedy montażu dokona profesjonalna firma, taka oczyszczalnia z powodzeniem może służyć 20-30 lat. No i przede wszystkim, tak jak Pani powiedziała, święty spokój. Nie ma tego ryzyka, że szambo nam się przypełni w najmniej oczekiwanym momencie. W którym najlepiej można się posilić po ciężkich żniwach? Czy powiem tak, chleb słowiański, żytnio pszenny chlebek na naturalnym zakwasie bez polepszaczy, jest dodatkiem płatków ziemniaczanych,
kiedyś tak jak w domach dodawano ziemniaki, tak my dodajemy płatki ziemniaczane. To jest chleb wilgotny, on jest bardzo syty. To jest ogólnie jeden z naszych najlepszych wyrobów. Mamy na niego certyfikat jakości, znak jakość, tradycja. Wszystko do niego pasuje? Wszystko do niego pasuje. Jego można zjeść sobie z przysłowiową szklanką mleka, z samym masłem, z wędliną. Jakie jeszcze chlebki Państwo serwujecie? Z żurawinką. To już chlebek taki bardziej na słodko. Już tak raczej do masła, do mleka. Na deser? Na deser. Czysto żytni chlebek, bez drożdży, na naturalnym zakwasie, również bez polepszaczy. I tak samo ze znakiem jakość, tradycja. I mleczko od krówki, chlebek, masełko i nic więcej nie trzeba. Pasuje, dokładnie. Ta maszyna służy do czyszczenia, kalibrowania wszelkiego rodzaju nasion. Głównie jest dedykowana dla rolników, ale także dla rolników ekologicznych. Z uwagi na to, że uprawy ekologiczne są nowalikami, których na przykład inni producenci nie mają do przystosowanych sit. Jeżeli chodzi o urządzenia sitowe, nasze urządzenie działa na zasadzie aerodynamiki i ciężaru właściwego. Jest idealne, może czyścić i kalibrować wszelkiego rodzaju nasiona. Jest uniwersalne, proste i co więcej tutaj powiedzieć. Jest tanie przede wszystkim. Aha, rolnictwo w XXI wieku rozwija się, jest nowocześniejsze. No oczywiście, że dawniej były wiałki, gdzie się kręciło to ręcznie, dzisiaj już po prostu to silniki kręcą. Poza tym maszynę mam typo szereg, które zadowoli każdego rolnika, który ma od 5 hektarów do 500 tysięcy, do 500 hektarów, ewentualnie 1000, dlatego że typo szereg maszyn jest, ta na przykład maszyna robi na godzinę 6 ton czyści nasion. Czyli pomocna. Pomocna, no ale też mam maszyny, które czyszczą 150 ton na godzinę. Tylko włączyć i wyłączyć guzik. Włączyć, wyłączyć, włączyć, iść na kawę, wypić kawę ekologiczną i przyjść, wyłączyć i zebrać gotowy materiał. W gospodarstwach ekologicznych chcielibyśmy polecić przede wszystkim Natural Crop SL. To jest preparat, który stosujemy na listnie. To jest biostymulator, który odżywia organicznym azotem pochodzenia aminowego. Szybko regeneruje rośliny i po prostu stymuluje ich dalszy wzrost. A naszym hitem, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, to jest Fertil, nawóz o najwyższej zawartości azotu, to jest 12,5% azotu, dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Ze wszystkich nawozów, które posiadają certyfikaty dopuszczające do ekologii, ten zawiera azotu najwięcej. Otrzymaliśmy w próbach prowadzonych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim do tony orkiszu jarego więcej. Także mamy to potwierdzone w badaniach, mamy to sprawdzone w polu. Także zapraszamy serdecznie rolników ekologicznych do stosowania tego produktu. Ten produkt, nie? Wszyscy, co stosują, nie żałują. Aż panu się zarymowało. Tak? A bo to jak się to stosuje, to się zawsze rymuje. A jak to może wpłynąć na komfort pracy rolnika? Na przykład będzie mógł się zrelaksować? Będzie, zawsze i wszędzie. A jak się zrelaksuje? No jak jest ładniejszy użytek zielony, nie? I pójdzie i się na nim położy. No, to jest tylko marzyć. No to tylko można marzyć, nie? Że się ma taki piękny użytek, nie? Rzecz jasna, niechaj gleba żyzną będzie. Ale co za... To powiedziałem ja, przedstawiciel handlowy dla... Rzecz jasna.